Dziś z naszą sprawą przeniesiemy się w okolice jeziora Mohel, miejscowości Płocisz. Płocisz to niewielka miejscowość w powiecie sępolińskim, w województwie kujawsko-pomorskim, w gminie Kamień Krajeński, leżącej na terenie Pojezierza Krajeńskiego. Głównym dopływem jeziora Mohel jest Kamionka, prawoboczny dopływ Brdy. Rzeka przepływa przez jego południową część. W części północnej jezioro jest także zasilane przez dużą ilość źródlisk. Jezioro w znacznej mierze otoczone jest zalesionymi wzgórzami. Nad jeziorem funkcjonuje kąpielisko, liczne punkty gastronomiczne. Okolica jest bardzo malownicza, ściąga tu wielu ludzi, oferując różnego rodzaju rekreację. Nęci też świeżym powietrzem oraz obfitą zielenią. Witam Was bardzo serdecznie. Na początku chciałabym Wam podziękować za liczne polubienia, komentarze oraz subskrypcje. Za wszystkie jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna. W dzisiejszej historii udamy się do roku 1999. Jest czerwiec, niedługo będą wakacje. Nad jeziorem Mohel w ciepłe wieczory rozkręca się życie towarzyskie. Są tam miejsca, gdzie można wypić piwo, potańczyć, posłuchać muzyki na żywo. Dorota jeździ tu rowerem, ma około 20 km do pracy. Pracuje jako barmanka. Są to okolice rekreacyjne, które dzięki napływaniu ludzi szukających odpoczynku, relaksu, odprężenia, dają też możliwość zarobkowania okolicznym mieszkańcom. Dorota ma 20 lat. Jest wesoła. Łatwo nawiązuje kontakty z klientami. Niektórzy uważają, że jest piękna. Dziewczyna jest równocześnie rozważna i nigdy nie wplątuje się w jakieś złe, niejasne sytuacje. Kończy właśnie szkołę średnią i pracuje równocześnie jako barmanka w barze Agat. Mieszka z ojcem i jego partnerką w miejscowości Zboża. Miejscowość ta oddalona jest około 17 km od Kamienia Krajeńskiego. Większość czasu spędza jednak w pracy, ponieważ chce szybko zarobić jak najwięcej pieniędzy. Chce spełnić swoje marzenia, a jej największym marzeniem jest zakup Fiata 126P, który w tamtym czasie był bardzo, bardzo na topie. W tym samym barze poznaje młodego chłopaka, Andrzeja, i od razu wpadają sobie w oko. Co najważniejsze, lubią spędzać ze sobą czas. Spokojna kobieta z marzeniami na przyszłość ma chłopaka, który staje się równocześnie jej przyjacielem. To on od 2 dni obserwuje, że Dorota jest troszeczkę jakby spięta, jakby nieobecna, ale tak naprawdę nikt inny nie zwraca uwagi na samopoczucie dziewczyny, ona sama też nic o nim nie mówi. Chłopak po zaginięciu opowiada, że Dorota była jakaś zamyślona, zmartwiona. Początkowo uważał, że to tylko zmęczenie, a przecież mogła mieć jakieś problemy, o której nikt nie wiedział. W dniu, kiedy Dorota znika, jedzie do pracy rowerem. Jak zwykle pod koniec tygodnia w barze odbywa się dość duża impreza dla muzyków, którzy grali tam na żywo. W związku z tym w barze jest ogromny tłok. Jeden ze świadków zauważa, że Dorota przez całą noc jest obserwowana przez nieznanego mężczyznę ubranego w zieloną marynarkę i jasne spodnie. Mężczyzna ten podobno nie spuszcza z młodej dziewczyny wzroku. O 2 w nocy impreza w barze dobiega końca. Gdy wszyscy goście opuszczają lokal, Dorota, Kienast z Andrzejem zamykają bar. Para pomimo zmęczenia udaje się jeszcze na dyskotekę Hades, która odbywa się w Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim. Bawią się tam do 4 rano, a później rozchodzą, każdy w swoją stronę. Dorota sama rusza rowerem do domu, zazwyczaj całą trasę pokonuje w godzinę. Po drodze mijają radiowóz policyjny. Mundurowi widzą Dorotę na rowerze, kilka minut później radiowóz wraca. Jednak kobiety nigdzie nie ma. Niestety nie wzbudza to ich podejrzeń, nie wysiadają z auta, aby jej szukać. Dorota nie wraca do domu na noc, a bliscy bardzo się tym niepokoją. Zmartwiony ojciec początkowo szuka córki na własną rękę, jednak po Dorocie nie ma ani śladu. Dlatego 13 czerwca 1999 roku zgłasza jej zaginięcie na sępolińskiej komendzie. Dorota pracuje jako barmanka nad jeziorem Mohel. Po zakończeniu pracy 12 czerwca nie wraca do domu na noc. Oczywiście dość szybko rozpoczynają się poszukiwania dziewczyny.
Niestety, kończą się bardzo tragicznym znaleziskiem. Następnego dnia po zgłoszeniu w zaroślach przy drodze w miejscowości Płocisz znajdują się zwłoki Doroty, a w odległości kilkuset metrów od nich rower, na którym jeździła do pracy i z pracy. Policja zabezpiecza ciało dziewczyny, zbiera ślady biologiczne, ogląda i bada miejsce, gdzie leży dziewczyna. Bez wątpienia jak ostatni widzieli Dorotę patrujący wówczas te rejony policjanci. Obok ziemi, na której leży Dorota, są widoczne ślady ciągnięcia ciała. Spodnie dziewczyny są lekko odsunięte. Mogły się sunąć podczas przesuwania ciała, ale nie wyklucza się, że ktoś chciał zgwałcić młodą kobietę. Patrol policyjny widocznie spłoszył przestępcę. Bluzka Doroty jest uniesiona do góry, a piersi i twarz podrapane. Niedaleko ciała leży plecak, w którym były dokumenty i pieniądze. Nie ginie również złota biżuteria, którą Dorota miała na sobie. To wyklucza motyw rabunkowy, a także seksualny, ponieważ nie została zgwałcona. Możliwe, że Dorota pojawiła się w nieodpowiednim miejscu o niewłaściwej porze. Może była świadkiem jakiegoś zdarzenia. W tej sprawie jest wiele znaków zapytania. Po wstępnych oględzinach ciała i miejsca zbrodni 20-latka zostaje przewieziona do zakładu medycyny sądowej. Badania wykazują, że przyczyną śmierci Doroty jest uduszenie. Prawdopodobnie posłużyła do tego jakaś delikatna tkanina, mogła to być apaszka lub jakiś szalik. Niestety okazuje się, że sprawca nie pozostawił zbyt wielu śladów. Śladów nie znaleziono również na rowerze, który należał do młodej kobiety. Znaleziono tylko mikroskopijne wyskrobiny, które były pod paznokciami Doroty, ale one nie ujawniają, kto potencjalnie mógłby być sprawcą tej zbrodni. W latach 1999-2000 śledztwo prowadzą policjanci z komendy w Sępólnie. Chojnicka prokuratura nadzoruje tę sprawę. Trwają przesłuchania. Przesłuchano kilkuset świadków, a sprawa jest nagłaśniana nawet w programie 997. W kwietniu 2000 roku postępowanie jednak jest umorzone z powodu niewykrycia sprawcy zabójstwa. Brakuje jednoznacznych dowodów i to zaprzepaszcza szansę, by komukolwiek postawić w tej sprawie zarzuty. Policja jednak nie odpuszcza i po niemal 22 latach do sprawy wraca prokuratura okręgowa w Bydgoszczy oraz funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej. W tamtejszej policji po kolejnym przeanalizowaniu sprawy szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na osobę Alojzego P. Ten człowiek był widziany krytycznej nocy na zabawie nad jeziorem Mohel. W sprawie tej pojawia się także nowy świadek, a jego zeznania rzucają inne światło na przebieg zdarzeń, które mogły doprowadzić do śmierci dziewczyny. Po ponad dwóch dekadach ponownie zabezpieczane są ślady i dowody w sprawie, a przez ten czas rozwój nauki sądowej genetyki jednak poszedł tak daleko, że można zrobić dużo, dużo więcej badań. I to pozwala na bardzo dokładne zbadanie wyskrobin materiału genetycznego spod paznokci dziewczyny. Okazuje się, że ten materiał genetyczny jest zgodny z profilem Alojzego P. Informuje o tym natychmiast po ustaleniu tego faktu prokurator Adamska-Okońska z bydgoskiej prokuratury. Po przeprowadzeniu tych czynności śledczy otrzymują potwierdzenie, że sprawcą zabójstwa Doroty był wytypowany przez nich Alojzy P. Jednak okazuje się, że morderca uniknie kary, a być może już ją poniósł, ponieważ w grudniu 2020 roku umiera. Wskutek tego postawienie go w stan oskarżenia staje się po prostu niemożliwe. Sprawa zabójstwa dziewczyny zostaje umorzona. Czynności podjęte przez policjantów z tak zwanego Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy doprowadzają po latach do ujawnienia prawdziwej wersji zdarzeń zbrodni przed 20 kilku lat i określają mordercę. Podsumowując, w czerwcu 1999 roku w miejscowości Płocisz dochodzi do zbrodni, która porusza lokalną społeczność. W tragicznych okolicznościach życie traci 20-letnia dziewczyna, mieszkanka gminy Sępólno-Krajeńskie. W dniu 13 czerwca 1999 roku o godzinie 22 do Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie-Krajeńskim zgłasza się ojciec młodej kobiety i zawiadamia, że jego córka Dorota po zakończeniu pracy w barze nad jeziorem Mohel nie wróciła do domu. Resztę historii już znamy. Przyczyną śmierci Doroty było uduszenie.
Dorota Genstadt zostaje brutalnie zamordowana. Nawet przez chwilę nie myśli o tym, że skończy swoje życie w tak okrutny sposób. Ktoś zły i bezwzględny przerwa młode, niewinne życie drugiego człowieka. Zostały lasy nad jeziorem. Lasy, które pamiętają tajemnicę śmierci Doroty. Napiszcie, proszę, co czujecie, co myślicie na temat tej zbrodni. Może macie jakieś sugestie czy dodatkowe informacje na temat śmierci młodej dziewczyny. Podzielcie się nimi, poproszę w komentarzach. Na tym kończę dzisiejszą sprawę kryminalną. Kolejna pojawi się za około 2 tygodnie. Oczywiście poproszę Was o polubienia i subskrypcję. Pilnujcie swojego bezpieczeństwa, szczególnie w okresie wakacyjno-urlopowym. Bądźcie uważni. Do usłyszenia.